Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam was w kolejnym newsie. Tym razem sporo nowych ciekawostek, moi drodzy. Otóż zaczniemy sobie od wprowadzenia nowego okrętu do gry. Kolejna dziesiątka, tych dziesiątek ostatnio premium obrodziło nam dosyć sporo. I tym razem jest to, moi drodzy, kolejny pancernik tieru 10 Ohio. Jak widzicie, wizualnie przypomina on bardzo mocno Montanę, z tym, że tak jak sami twórcy napisali, jest to ten sam koncept to Georgia, czyli po prostu znany nam dobrze kadłub z działami kalibru 457 mm. Także będziemy tutaj głównie walczyć na blisko. Przeładowanie również 26 sekund, bo tych dział jest mniej. Mamy tutaj 4x2. Jak już wspomniałem, zasięg wynosi 21,6, więc troszeczkę więcej niż na Georgii. Dosyć dużo artylerii dodatkowej. Mamy tutaj 10 podwójnych działek. Zasięg 7,5 km, więc będzie to można ładnie wydłużyć. Czas przeładowania jest podany. Nie widzę, no ale mniejsza o to. Ogólnie koncepcja okrętu to jest coś tego typu co Georgia. Mamy tutaj również materiały eksploatacyjne. Sprawdźmy sobie, czy ma. Nie ma dopalania do silnika. Prędkość 28 węzłów, promień skrętu 950. Wykrywalność z powierzchni 17,8, więc sporo. 12,9 z powietrza. Napraweczka. Druga napraweczka. Tutaj mamy podane wartości. 28 sekund będzie działać. Przywracać będzie 635 punktów na sekundę. Przeładowywać się będzie 60 sekund, 3 ładunki lub 4, jeżeli w wersji premium, oczywiście może być chyba 5, jeżeli z nadzorcą. Myśliwiec lub samolot spotujący. Wydaje mi się, że myśliwiec wystarczy. No i mamy okręt do walki na blisko z układem dział, taki jak na przykład na Bismarcku. Jeżeli chodzi oczywiście o rozmieszczenie, broń Boże, o kaliber, bo tam mamy dużo mniejsze działa, to mamy 457, także... Pytanie tylko, za co ten okręt będzie dostępny. Dokładniejsze informacje możecie znaleźć sobie tutaj na World of Warships Development Blog, jeżeli kogoś interesują konkretne dane na temat tego okrętu. Punkty wytrzymałości 96300, jeżeli kogoś to jeszcze tutaj ciekawi. Sigma 1.9, więc nie najgorzej. Myślę, że coś tutaj zostanie znerfione, jeżeli ten okręt ma służyć do walki na blisko. Także to jest pierwsza rzecz w dzisiejszym newsie. No i moi drodzy, tak jak wam tutaj wróżyłem z fusów na ostatnim streamie odnośnie wprowadzania francuskich niszczycieli. Jak widzicie, rozpoczyna się takie wydarzenie związane z premierą francuskich niszczycieli w aktualizacji 086. No i wtedy zostanie zmieniony port w Marsylii, jakieś tam będą dodatkowe dekoracje. Wejdą do wczesnego dostępu niszczyciele od tierów 5 do 8. Także będzie to dosyć podobne jak do tej pory to się pojawiało ostatnie linie. Ostatnie dwa tiery będą dostępne już po kolejnym patchu, kiedy już cała linia wejdzie do gry. Wchodzi nam nowy kamuflaż bonusowy, mający takie parametry. Standardowo minus 3 do wykrywalności, plus 4 do rozrzutu, 100% do expa z bitwy, 75% kapitan i 50% wolny exp na Republikę. Będzie takie coś to wyglądało. Kolejna nowa mapa, to mi się, moi drodzy, bardzo podoba. Fajnie, że są nowe mapy, chociaż coś ona mi przypomina, ta mapka. No ale trudno. Czego będzie przypominała? Bardzo fajnie, że tych map będzie więcej. Zawsze to jakaś większa możliwość, większa różnorodność przede wszystkim bitew. Może będzie coraz mniej takich serii, że wchodzimy do bitwy 3 czy 4 razy z rzędu i cały czas jest ta sama mapa. Także im więcej tych map, tym lepiej. W pierwszej chwili, jak zobaczyłem tego screena na telefonie, to myślałem, że to jest zdjęcie, a nie screen z gry, ale no to za to wielki plus. Także wygląda to dosyć ładnie. Jakieś będą tam zmiany na Grecji i teraz zmiany w balansie okrętów, moi drodzy. Henry IV, czyli krążownik tieru 10, przeładowanie z 12,3 podskoczy nam na 13 sekund, także mam 0,7 sekundy więcej. Run i Hindenburg wrócą z 11 na 10,5, także tak jak było. No, na pewno to się troszeczkę sytuacja zmieni w tej chwili na bitwach klanowych, rankingowych i innych pierdołach, bo Henryk był w tej chwili głównym źródłem damage'u i pożarów. Tutaj co więcej, mamy jeszcze 105 na tirpicu, Bismarcku i grafie Zeppelinie oraz okrętach 8-10. Na okrążownikach mają możliwość penetracji teraz 25 mm, a nie 17, także to jest różnica. Dla posiadaczy pancernika premium japońskiego Kia, czy tam Kia jak to zwał, pokład zostanie pogrubiony o 10 mm, także trzeba będzie sprawdzić, czy będzie przyjmował bomby przeciwpancerne. Niszczyciel Z-23 dostanie buffa do
HP. Tutaj widzicie 2000 na podstawowym kadłubie i Grozowoj dostanie nerfa do przeładowania z 4 sekund na 4,2. No i tutaj chyba najciekawsza część na dzisiaj. Po wypuszczeniu będą miały zmiany miejsce w dwóch typach rozgrywek. Pierwsza rzecz to jest w sezonie planowych bitew numer 6. Będziemy mieli bitwy 6x6, nie 7x7 i na tierze 8, moi drodzy. Także to jest potężna zmiana. Nie będzie o dziwo lotniskowców w bitwach klanowych. Tutaj mamy o tym zaznaczone. Wszystkie możliwe typy okrętów poza lotniskowcami. I nadal zostaje limitnego pancernika na drużynę. To troszeczkę tutaj napisali Devsi, że ma urozmaicić dobrze znany nam tryb. Bardzo dobrze, super zmiana, bardzo się z tego cieszę. Na ósemce jest naprawdę masa fajnych okrętów, które można świetnie wykorzystać do takich bitew. Można eksperymentować, można się będzie w końcu fajnie pobawić, zamiast robić tą samą kamperiadę 5 czy 6 raz rzędu. No 6, bo to 6 sezon. Także jestem jak najbardziej za takim czymś. Im więcej takich różnorodności, tym lepiej. W tym sezonie 6 będzie do zdobycia 8750 jednostek stali. Rankedy również będą w formule 6x6, ale na tierze 9, także tutaj kolejny plus. Dziewiątki bardzo mile widziane. No i zmieni się tutaj nieco system oświetlenia, widzę, na niektórych mapach. Nie jestem tutaj zorientowany, także grafika mnie co nie ciekawi. Pojawi się też nowy kamuflaż dla Flinta. Dostępny również za walutę zdobywaną w bitwach klanowych. Wygląda on tak. No ciężko tu nazwać teraz, co to w tej chwili jest. Tu jakieś ptaszydło, jakieś skrzydło, coś to jakiś dziób, tutaj coś tego typu. Bonusy jakie daje, to minus 50% do obsługi, 20% do kredytów i 100% do expa z bitwy. Pojawi się też kamuflaż na Moskwę. Czy on jest jednorazowy? Nie. Nie, to jest zwykły jednorazowy kamuflaż, taki czerwony. Zobaczymy, czy on będzie permanentny, czy nie. 100% do expa z bitwy, na co to, na 10 tierze. No chyba tylko, żeby wykupować dublony i to przetapiać na free expa. Co dalej? Bo też tutaj mamy zmiany w balansie. Niszczyciel tieru 9, Chungmu, czyli w tej chwili jak dla mnie szczytowy niszczyciel w drzewku panazjatyckim, zostanie znerfiony i to dosyć skutecznie. Przeładowanie torped wzrośnie mu ze 106 na 122 sekundy, bazowo oczywiście. Jeżeli mamy perki, to jakoś tam te wartości będą wyglądały inaczej. Przeładowanie głównej baterii o 0,2 sekundy, także to jest jeszcze do przeżycia. I Yu Yang dostanie lekkiego buffa ze 156 o 10 sekund, to przeładowanie torped zostanie skrócone. Także troszeczkę buffują dziesiątkę, nerfią dziewiątkę. Może w tej chwili sobie tą dziesiątkę wybadam, skoro tak się to będzie rozkładało. Na chwilę obecną zatrzymałem się na Chungmu. A, powiedziałem Yu Yangu na początku. Chodzi o Chungmu. Także tak, o dziewiąteczkę chodzi. Jestem z tego okrętu bardzo zadowolony. No i opinie na forum, które czytałem, zasugerowały mi jednak, żeby nie badać dalej tego drzewka, tylko zostać na dziewiątce. No ale w takiej sytuacji myślę, że tutaj można spróbować pójść wyżej. Na gearingu też drobne zmiany. Torpedy dostaną skrócone przeładowanie ze 136 na 122 sekundy. To są te torpedy, które można zbadać, nie te, które mamy standardowo na okręcie, tylko te w drugiej wersji. Jutland. Główna bateria dostaje nerfa, 3,5 sekundy przeładowania zostaje zastąpione 4 sekundami. Emerald. Pokład zostaje pogrubiony z 25 do 40 mm. No i tutaj zmiany, spore dosyć zmiany w brytyjskich pancernikach. King George, Lion, Duke of York, Monarch i Conqueror. Cytadela zostanie podniesiona. Zostanie zmieniona też moduł, znaczy sorry, materiał eksploatacyjny. Przywracanie obrażeń zadanych w sposób inny niż cytadela zostanie zmienione z 60% na 75%, także będzie ta naprawka drukowała jeszcze więcej okrętu. Na Duke'u będzie ładunków 3 zamiast 2. Co tu więcej? King George, Duke of York i Monarch będą przywracały 0,6 maksymalnego HP zamiast 0,5, także naprawka będzie mocniejsza. No i tutaj Leon i Conqueror
Lion i Conqueror będą miały przeładowanie naprawki krótsze ze 180 na 120, czyli minuta jesteśmy do przodu. Także chyba coś podobnego, co było wcześniej. Także najpierw nerfią, potem buffują, ale coś się w każdym razie w grze dzieje. Tutaj widzimy różnicę w ułożeniu Citadeli, to jest Conqueror akurat. Mamy tutaj, widzicie, że ta czerwona linia wystaje ponad wodę, przez co Citadela będzie dużo prostsza w trafieniu. W tej chwili bardzo rzadko widywałem trafienia Conquerora w Citadele, także troszeczkę się tutaj pozmieniało. No i w tym materiale to jest wszystko, także zapraszam Was do komentowania, a tymczasem z mojej strony to wszystko. Także do usłyszenia i na razie.